Jeśli istnieją jakieś zasady tworzenia treści w internecie, to jedna z nich brzmiałaby zapewne tak. Mów tak, żeby odbiorca myślał, że wiesz, o czym mówisz. Tak więc w myśl tej zasady będę robił coś dokładnie odwrotnego. Jest taka dość dobrze kojarzona z tytułu książka Pierre'a Bayarda, Jak rozmawiać o książkach, których się nie czytało. I to jest w zasadzie taka biblia dla wszystkich blogerów, vlogerów, bookstagramerów, którzy dostają książki do recenzji, ale nie chce im się za bardzo ich czytać, więc czytają tylko pierwsze 20 stron i później piszą jakąś recenzję na ten temat. A tak w zasadzie pieprzą jakieś nic nieznaczące kocopoły i służą w zasadzie za takie szyldy reklamowe dla wydawców. Mój zamysł jest odwrotny. Będę gadał o książkach, które przeczytałem, ale których w ogóle nie rozumiem. Weźmy na pierwszy ogień świeżynkę z tego roku ze stajni ulubionej od prawa do lewa krytyki politycznej. Czym jest seks? Alenka Zupančič. W zasadzie jest to psychoanaliza spleciona z filozofią, co nie powinno dziwić nikogo, kto choć trochę zna Lacana. Ja nie znam, ale mnie generalnie już nic nie dziwi. Ten silny związek psychoanalizy i filozofii jest dla Zupančič takim owocnym placem budowy. Problem w tym, że w budowie chyba chodzi o to, żeby kiedyś ją ukończyć, więc może lepiej porównać ją do dwóch dzieci bawiących się klockami Lego. Budują coś, jest fajnie, ale jak im się znudzi albo wymyślą jakiś lepszy pomysł, to rozdupcają wszystko i zaczynają od nowa. Dla ludzi, którzy nie mieli zbyt wiele styczności z psychoanalizą, przytoczę po prostu pierwsze zdanie z książki, żeby mogli się trochę lepiej wczuć w ten klimat tego, o czym tutaj będziemy mówić. W tej chwili mówię do ciebie, a nie pierdolę się z tobą. Cóż, mogę osiągnąć dokładnie takie samo zaspokojenie, jak gdybym cię pierdolił. Jest to swoją drogą cytat z samego Lacana. Już to pierwsze zdanie, odpowiednio zinterpretowane, wiele mówi o naszym społeczeństwie. Skoro mówienie do drugiej osoby zastępuje nam seks, to mówienie do kamery zastępuje masturbację. Istnieje zapewne taka grupa ludzi, którzy rozmawiają podczas seksu i teraz pytanie, czy oni rozmieniają się na drobne, czy też intensyfikują tą przyjemność seksu. W każdym razie chodzi o to, że zaspokojenie z mówienia jest dokładnie takie samo jak podczas aktu seksualnego, także samo mówienie już jest seksualne. Wyobraźcie sobie teraz tych wszystkich waszych znajomych, którym się gęba nie zamyka. Jest duża szansa, że właśnie robicie im dobrze. Dobra, ale nie wyszliśmy jeszcze z pierwszej strony książki. Istotność związku między psychoanalizą a filozofią, ale też naukami czy literaturą jest taki, że nie tylko umniejszamy właśnie tym aktywnościom intelektualnym, ale też wynosimy seksualność do poziomu aktywności intelektualnej. Także jeżeli nie macie drugiej połówki, to marsz do klubowych toalet, dzwońcie po roksę i czyńcie sobie z nich Sokratesa, uprawiając wspólnie filozofię w praktyce. Kluby swingersów to już w zasadzie będą bezpośredni spadkobiercy Akademii Platońskiej. W rzeczywistości tkwi jakiś nieusuwalny konflikt i żeby go odkryć, musimy zająć jakieś pewne określone stronnicze stanowisko. W rzeczywistości nie da się oglądać z jakiejś neutralnej, obiektywnej perspektywy. To, co rzekomo neutralne, to tak naprawdę ideologia, która stała się na tyle dominująca, że jest już dla nas czymś oczywistym, a przez to właśnie naturalnym, neutralnym. Więc idąc tym tokiem, niektóre stanowiska będą tę sprzeczność ukrywać, a niektóre odkrywać. Oczywiście seks, czy to, co seksualne, jest takim magicznym wytrychem, zerwaniem ze słonem Mai. Dzięki czynnościom seksualnym możemy nie tylko uprawiać filozofię, ale też odkrywać sedno rzeczywistości. Trzeba was bardziej zachęcać, albo też odwrotnie, jak chcecie się zaspokoić, a nie chcecie się przy tym spocić, to idźcie po prostu z kimś porozmawiać. Psychoanaliza mówi nam, że pełne zaspokojenie jest w zasadzie niemożliwe i ta niemożliwość, ona tkwi już w samym sednie seksualności jako takiej. Sprawa wygląda mniej więcej tak. Mamy nieświadome i ono wypluwa z siebie nieustannie znaczenie seksualne, które ma zamaskować tą fundamentalną negatywność, która w tej seksualności tkwi. Nie wystarczy więc dotrzeć do tego seksualnego znaczenia, czyli na przykład powiedzieć, że to jest zazdrość o penisa, żeby tego analizanta wyleczyć. Słowa pacjent czy klient są B. No i te znaczenie seksualne, które się w tej maszynce produkuje, ale też sama ta produkcja jest już formą zaspokojenia, które należy rozdupcyć. Znaczy uczynić bezużytecznym i pozbawionym znaczenia, żeby dotrzeć do tej fundamentalnej negatywności, czy też przywrócić seks w jego wymiarze realnego. No a realny to jest taka wewnętrzna sprzeczność, która jest jednocześnie warunkiem możliwości i niemożliwości. To jest być może najgorsza definicja realnego, jaką kiedykolwiek usłyszycie. Chociaż chyba najbardziej oburzająca definicja realnego to jest prawdziwa rzeczywistość. Nie rozumiesz? Ja też nie. Chodzi o to, żeby seks był sprzeczny sam ze sobą. Mówiłem już, że seks nie jest tutaj rozumiany po prostu jako stosunek seksualny? Nie? No to dobrze, przynajmniej zrozumiemy dzięki temu jeszcze mniej. No dobra, ale jaka fundamentalna negatywność? Można mieć flashbacki z Sartra, którego tam drąży wewnętrznie nicość w środku, wydrąża dziurę, którą każdy ma. Dobra, bo zacząłem się za bardzo rozwodzić nad samym początkiem książki i tym sposobem do niczego nie dojdziemy. Także przyspieszamy. Dalej jest coś o tym, że dzieci są seksualne, że normalna i zdrowa seksualność jest sztuczną naturalizacją pierwotnie wynaturzonych popędów. No czyli prosto i na chłopski rozum. Robienie dzieci jest B. Panie ministrze, model tradycyjnej rodziny zaorany, 500+ to abominacja. Są też takie psychoanalityczne klasyki w stylu kobieta nie istnieje, stosunek seksualny nie istnieje, robotnik nie istnieje. Jest jouissance, czyli taka rozkosz, ale jeszcze zajebistsza, bo to jest połączenie przyjemności i cierpienia, tak jak na przykład pokutnicy, którzy walą się biczem po plecach i czują się takimi zajebistymi chrześcijanami. Przyjemność jest seksualna nie dlatego, że jest właśnie przyjemna albo że czujemy zaspokojenie, ale właśnie przez to nieświadome. Seksualne nieświadome jest jak taka jednia plotyńska, która emanuje i rozlewa się, ale od wewnątrz, a nie od góry. Potem jest mowa o chrześcijaństwie, że ono nie zakazuje rozkoszy, ale wiązania jej z seksualnością. Czyli to nie jest takie proste, że chrześcijaństwo nie pozwala na rozkosz, która jest z tą seksualnością związana, ale to ukrywa, bo gdybyście się dowiedzieli, to by było jestem takim brudnym grzesznikiem. Nie. Chrześcijaństwo, sprowadzając seks do kopulacji, ukrywa tą ontologiczną negatywność. I wszystko by zostało tak, jak jest. Gdyby nie te wścibskie szczeniaki! To, co odróżnia nas od zwierząt, to to, że nie wiemy, że wiemy, że nie wiemy, że seksualność jest problematyczna, a zwierzęta nie wiedzą, że nie wiedzą. No bo jak mamy tą wewnętrzną negatywność, co do której dalej za cholerę nie wiem czym jest, to żeby o niej cokolwiek powiedzieć, możemy mówić tylko poprzez negację. Czyli najpierw wiemy, że nie wiemy, a dopiero później to negujemy. Dobra, wiecie co? To nie ma sensu. Przyznaję, przeczytałem tylko pierwsze 60 stron i odpadłem. Ale mówiłem tylko na temat tego, co dałem radę przeczytać. Psychoanaliza to jest taka piaskownica, w której inne dzieci budują zamki z piasku 5D, a ja przychodzę tam i mam do dyspozycji tylko dziurawe wiaderko i suchy piasek. Opis z tyłu książki sugeruje ciekawą, intelektualną przygodę, a potem okazuje się, że jak nie chodziłeś przez ostatnie 5 lat na seminaria z psychoanalizy lacanowskiej, to możesz sobie w ogóle darować. Zresztą posłuchajcie sami. W słynnej powieści Douglasa Adamsa Autostopem przez Galaktykę po tysiącach lat zastanawiania się nad odpowiedzią na pytanie, jaki jest sens życia, komputer ostatecznie udziela odpowiedzi. 42. Odpowiedź na równie ważne pytanie postawione w tytule książki Zupančič zajmuje autorce nieco mniej czasu, ale może okazać się równie zaskakująca. Alenka Zupančič prowadzi nas przez psychoanalityczne i filozoficzne rozważania kwestii, czym jest seks i seksualność, z wdziękiem i korzystając obficie z popularnej literatury oraz filmu, jak na szkołę słoweńską przystało. Wow, ale fajnie, filozofia, popkultura i seks. Zupančič obficie korzysta, ale z clickbaitów na YouTubie, bo ta książka jest napisana dla tych 5 wariatów psychoanalitycznych w Polsce, którzy się jeszcze nie poddali. No ale w skrócie chodzi o to, że jak się wstydzimy, jak ukrywamy i maskujemy seksualność to społecznie, czy kulturowo, czy religijnie, to nie ukrywamy tego, co istnieje, czyli na przykład narządów płciowych, ale ukrywamy to, czego nie ma. Dlatego na przykład artyści malując Adama i Ewę często zasłaniali nie tylko narządy płciowe, ale też pępki, czy też raczej miejsca, w których te pępki powinny być, bo przecież nie powinni ich mieć, ale bez których wyglądaliby dziwnie, ale przecież mają wyglądać jak ludzie, ale skoro człowiek jest na podobieństwa Boga, to on też musi mieć pępek, a to też byłoby problematyczne. I tak docieramy do problemów metafizycznych. Mówienie o samej tej konstytutywnej negatywności seksualności jest już metafizyczne. Ten pępek to wyrwa w bycie, takie nic nic, które jest zbytem związane i konstytuuje jego wewnętrzne pęknięcie i szczególny rodzaj wiedzy, czyli nieświadome. Bo wiecie, jak coś trzeba wytłumaczyć, ale nie do końca wiadomo, co to jest i jak to działa, to jest takich kilka prostych trików. Na przykład mówisz, że to Bóg, bo Bóg łączy w sobie wszystkie sprzeczności, bo Bóg jest dla nas niezrozumiały, bo on jest transcendentny, a my mamy tylko ludzkie rozumienie ograniczone. Albo mówisz, że jest jakaś nieistniejąca siła, która leży u fundamentów całego istnienia i która wszystko kontroluje albo determinuje i na fundamentalnym poziomie jest odpowiedzialna za wszystko. Albo mówisz, że to jest nieświadomość i ona tam działa w tle ciebie i docierają do ciebie tylko przejawy pewne. Albo mówisz, że jest jakaś taka negatywność albo sprzeczność i przecież o negatywności nie da się nic powiedzieć, jak tylko poprzez negację innych rzeczy. O sprzeczności można powiedzieć w zasadzie wszystko, bo przecież ona łączy sprzeczności w sobie. No i tutaj łączymy ze sobą nieświadome i sprzeczność i negatywność i tworzymy taki metafizyczny koktajl, który można się upoić, ale po którym film ci się urywa i nic nie pamiętasz, a na następny dzień cię niemiłosiernie głowa boli. Także jeżeli chcecie się dowiedzieć, czym jest seks, nie wiem, to z tej książki się nie dowiecie, ale dowiecie się, że nie wiecie, że wiecie, że nie wiecie. I że zwierzęta nie wiedzą, że nie wiedzą.